Sylwia Micyk-Sadowa, dobry wieczór Państwu. Przed nami chwilowe załamanie pogody. Zobaczmy, gdzie jutro przydadzą się parasole. Zapraszam. Jutro to układ niskiego ciśnienia i związany z nim front atmosferyczny przejmą kontrolę nad pogodą w Polsce i niestety ten front przyniesie nam przelotne opady. Ta nadchodząca noc będzie jeszcze pogodna, choć lokalnie mgły utrudnią podróżowanie. Na termometrach znów niskie wartości. Minus 1 stopień wskażą termometry w Krakowie, Gorlicy czy Wadowicach, 0 w Oświęcimiu i Miechowie. Czwartkowy poranek lokalnie powita nas mgłami. Pierwsza połowa dnia będzie jutro pogodna, dopiero po południu nad północną część kraju dotrą deszczowe chmury. Na termometrach jutro maksymalnie 13 stopni w Tarnowie, na przeważającym obszarze regionu 12 i 11 stopni, na Podhalu 10. Jak Państwo widzą, te opady w Krakowie będą jutro przelotne, mimo to wychodząc z domu warto zabrać parasol. Ciśnienie pójdzie w dół jutro na krakowskich barometrach 976 hektopaskali. Dwa kolejne dni to pogoda w kratkę. Będą i chwile ze słońcem, i przejaśnienia, a na Podhalu pojawi się deszcz. Zrobi się jednak znacznie cieplej. W piątek na termometrach zobaczymy od 15 do 19 stopni, natomiast w sobotę od 21 do 23 stopni. Na koniec naszego spotkania mam dla Państwa dobre wieści. Jutro w całym regionie jakość powietrza będzie bardzo dobra i tą miłą informacją się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.